Cześć, witam ponownie na kanale Majsterkowicz BB. Dzisiaj szybka i prosta realizacja. Zrobimy dziecinnie prosty świecznik, a skoro dziecinnie prosty, to ja jadę po moich pomocników i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od przycięcia naszych elementów z takich właśnie gałązek, grubszych, cieńszych, jakie tam kto sobie ma i znajdzie. My mamy coś takiego, także no ja mam ukośnicę, to robię tu na ukośnicy. Oczywiście można to zrobić również piłką ręczną. Potrwa to troszkę dłużej, ale da się jak najbardziej. No widzicie, jak się ma cztery córki i dwie siostry, no to zlecenie było troszkę większe. I na dodatek warsztacik w garażu, no to raz w roku trzeba się wziąć za takie coś. Ale wracamy do naszych prostych, szybkich świeczników. Ja to robię tak, że ściągam tą korę. Nie ma co się patyczkować, czy tam troszeczkę dziubniemy coś więcej niż tylko korę, bo to tylko lepiej, zobaczycie później dlaczego. Sęki, gałązki obcinamy na równo, bądź zostawiamy takie wyłamane, to też kwestia gustu, część zrobiłem tak, część tak. Korę można dłutem usuwać, można ją tutaj nożykiem do tapet też próbować. Powiem wam szczerze, że niektóre z tych gałęzi były jeszcze mokre, takie leżały po prostu w trawie, w ziemi. Julce, mojej najmłodszej córce, kilka sztuk udało się z samymi rączkami po prostu usunąć tą korę. Czasami sobie tam śrubokrętem małym pomagała, ale naprawdę byłem w szoku, jak jej to fajnie szło. I tak jak mówię, tutaj się nie przejmujcie, bo nawet trzeba czasami troszeczkę tam głębiej tym dłutkiem wejść, żeby później po prostu kolorystyka nie była taka jednolita. Zobaczycie za chwilę, nie będę wszystkiego od razu mówił. Ja na przykład celowo nie ciąłem tego tak, żeby nie było sęków i tak dalej. Właśnie dla mnie fajnie, jak jest to takie różnorakie, nie idealne, kawałek prościutki, jeszcze nie daj Bóg, jak szczała i równiutko przycięty. Właśnie niektóre są cięte pod skosem grunt, żeby górne cięcie i dolne było w miarę równoległe, a to, że sam pniaczek będzie pod ukosem szedł, no to według mnie tylko dodaje uroku. No i tutaj zabieramy się za opalanie. Tam w tle sobie Julka działa ze swoimi świecznikami. Ona akurat je tam szlifuje papierem. Ten jeszcze tam widzę, że skrobie. Opalamy to naprawdę mocno, nie tylko, że się pojawi czarny kolor, ale naprawdę do takiego porządnego zwęglenia, zobaczycie później na różnych ujęciach. Wiadomo, no tutaj nie możemy robić tego na stole drewnianym, ja akurat wykorzystuję kawałek szyny, także z tym trzeba uważać. Mój warsztat jest dość, że tak powiem, łatwopalny, więc no muszę uważać i przede wszystkim po skończonej takiej pracy nie zostawiamy tego bez opieki, albo zabieramy to ze sobą, jak musimy już kończyć, albo po prostu kończymy tą pracę na finish i wtedy wiemy, że tu już się żadne cyrki podczas naszej nieobecności nie staną. No i tutaj widzicie, znowu są te sęki. Tu przy tych sękach się trzeba postarać je tam dobrze wypalić. No dziewczyny znowu tam swoje robótki robią, jest druga. Pomagają mi dwie najmłodsze córki. Fajnie im to szło, ja oczywiście tylko zająłem się tymi niebezpiecznymi zajęciami, jak właśnie to opalanie, chociaż nie ukrywam, że Julka je tak próbowała, Karolina również.
Odkąd kupiłem palnik, to kiedy mogę, to coś palę. I na to padłem w sumie przez przypadek. Chciałem zobaczyć, jakby to wyszło. I zobaczycie, że kurde, fajny efekt to daje. Gdy przejdziemy do następnego etapu, będziemy usuwać tą spaleniznę. No i zobaczycie, co się pojawi. Tej strony cięcia trzeba się przyłożyć tam między tymi słojami, żeby to fajnie spalić. Widzicie, już się taki nawet popiół delikatny pokazuje. Nie ma co się szczypać, trzeba palić, no uważać, wiadomo, to jest gorące. Jest to bardzo prosty świecznik do wykonania, dosłownie, nie wiem, na finish myślę, że do 2 godzin kilka sztuk bez problemu zrobicie. Kończymy opalanie, palnik idzie w odstawkę. No i tu właśnie, zwykła szmata i tą opaleniznę wycieramy i pokazuje nam się naprawdę taki fajny błyszczek złotawy. No i teraz opcje są 2, a nawet 3. Można to pomalować w ten sposób lakierem bezbarwnym, bądź położyć wosk twardy i wtedy to jest takie właśnie jasne, złotawe. Widzicie, ta po prawej stronie jest jeszcze nieszlifowana, nie wycierana. Ta już jest wycierana szmatą. To lepiej schodzi, jak jeszcze jest, że tak powiem, ciepłe te drzewo, tak świeżo po opalaniu, że da się już je trzymać w ręku, bo jak ono wystygnie, no to już ciężej to idzie, wtedy najlepiej użyć takiej włókniny ściernej, co zobaczycie później. Tu widzicie jeszcze w przybliżeniu, jak naprawdę głęboko trzeba to opalać. No i tutaj widzicie, akurat już wziąłem włókninę ścierną, no bo ten już leżał kawałek czasu, już zdążył wystygnąć i szmatą już by to szło ciężej. Myślę, że taka gąbka zmywek do naczyń, on z drugiej strony też jest taki dość szorstki, też by pewnie dał radę. Tutaj jest jedna z opcji, można położyć na to lakier bezbarwny bądź wosk twardy, wtedy to zostaje takie jaśniejsze, błyszczące, bądź na przykład, tak jak ja zrobiłem, położyć na to olej, bo jednak mi zależało na tym, żeby to było trochę ciemniejsze, też to ciekawie wyszło. No i jak zobaczycie na końcu, parę sztuk też pomalowałem zwykłym sprayem złotym. Też to dało fajny efekt przez to, że ta faktura była taka nierównomierna. Gdzieś tam było głębiej, gdzieś tam było płycej. To ten spray w jednym miejscu jest błyszczący, w drugim matowy. Fajnie to też wygląda. Wiercimy. Wiertarka, jak widzicie,
jeszcze przed modyfikacją. Tutaj świetnie widać było, jak ten stolik pracuje, jak się ugina. Kto ogląda moje filmy, wie o tym, że ta wiertarka już przeszła modyfikację w znacznym stopniu. Jest inna stopa, jest do niej stolik, rura została wzmocniona. Także zapraszam, możecie sobie zobaczyć, jak ona teraz wygląda. Wiertło Podtilite jest Fit40, ja mam cały zestaw za 100 parę złotych z wiadomo z jakiego portalu, ale szczerze mówiąc, jeżeli nie potrzebujecie całego kompletu, to lepiej kupić jedno wiertło do tych świeczników, dać 30-40 zł, mieć średniej klasy wiertło niż cały ten zestaw, bo ja nie ukrywam, że te wiertła nie są jakieś tam dobrej jakości, także trzeba je co chwilę ostrzyć. No i to tyle. Zobaczcie resztę na zdjęciach. Zapraszam Was na następne moje filmy. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.